Chodź tu. Chodź. Jeszcze bliżej. No chodź. Zjeżdżaj stąd, mały. Nie gwarantuję ci, mały, że dożyjesz jutra. Nie mów do mnie! Godzina! Siódma 32. Dokąd on leci? Na północ. A skąd wie, gdzie to jest? Na dobry węch. Dużo z tego będziesz miał. Zasuwaj do domu. Oj, tu trzeba pomóc. Tak, mały. Spadnie ci na łeb ta twoja harmonia. Akordeon. Gdzie ojciec? Tam. O, tu jest ta firma. O co chodzi? O cegłę i inne elementy betonowe. Sprytnie, sprytnie, niby nic, a jednak. Przejdę do sprawy. Daleko tu. No daleko. Pozwoli pan, że zajmę miejsce. Bo widzi pan, panie Kwiatkowski? Pan właściwie do nas w jakiej sprawie? Ja mam podstawę, aby domniemywać, że tu jest firma. Dzika. Oczywiście można uznać albo nie uznać. To się dopiero okaże. Rozumie pan? Teraz są takie czasy, że może być łatwiej. Jak się chce. To pomaga, proszę pana. Tu nie ma żadnej firmy. Proszę pana. To są podstawy. My to robimy dla siebie tylko. I dla sąsiadów. Wiem, wiem. Można uznać albo nie uznać. Donos. Dowód. Pana. Ale podatek nie wpłynął, zezwolenia nie ma i higiena pracy też nie w porządku. Pan jakieś pieniądze chce? Ale proszę pana, a po co to zgromadzenie? Porozmawiajmy na osobności. Tato, tak nie wolno. Przecież to na przybudówkę. Powiedz mu, że nie mamy się gdzie pomieścić. Powiedz mu, że nie mamy za co kupić cegieł. Powiedz mu, że cię wywalili ze szkoły. Przestań się wtrącać, Jędrek. Niech idzie do tych, co mają na łapówki. Przestań, Barbara. No, skoro tak, to my sobie całą firmę opieczętujemy. Kierunek. Który ukształtował stalinizm, mógł doprowadzić do tragicznych rezultatów. Nasza obecna polityka to wszystko opada. Stanowi gwarancję bezpieczeństwa i pokoju w odróżnieniu od epok minionych. Przepraszam. O co chodzi? Coś tu się nie zgadza. W minionych epokach pan profesor mówił, że to właśnie one dają gwarancję rozbrojenia i pokoju. Nie uważałeś na lekcjach. Ja bardzo uważałem. Bo wyjdziesz za drzwi. Dobrze, ale wrócę z ojcem. On chętnie przypomni panu pana miłość do Stalina. Wyjdziesz. I jeszcze odwoła pan przy ojcu to, co kiedyś nakłamał pan za jego plecami.
ojciec. Twój ojciec. Nigdy nie tańczył, jak mu zagrają. Falkowska. A jak grali fałszywie, to zawsze mówił kto. Wol za drzwi. Opada! Opada! Elka, stój! Zostaw mnie! Jutro o 10:00 na stacji. Zwiewamy stąd. Dokąd? Na zachód. O, takiego wam się uda. Do Kudowy, 10:50. Aha, dziękuję. Co się gapisz? Nie przywitasz taty? Poczekaj. Czekaj, mówię. Od czekania mam już żylaki na dupie. Siadaj. Długo wróciłeś? Następny przystanek 205, 214. Którego paragrafu jeszcze nie przerabiałeś? Zamknij się. Nie mów mi, że ci źle, bo się zaśmieję ze śmiechu. Musisz tam szybko wrócić, bo cię zeżre tęsknota. Usiądź. Zamknij dziób i posłuchaj mnie uważnie. Zdzisiu, najpierw do szkoły. Potem przyjemność. Pa. Zdzisiu? Zdzisiu? A może powinnaś mi mówić tato? Jak będę miała kiedy? Możesz mu pomachać. Nie mogłam. Spróbujmy jutro. Albo za rok. Jak ty chciałeś zwiewać tak na pałę? Odpadasz. Skurwysynu, nie ufasz mi. Nie ufam.
dlaczego nie pojechałeś? Czy ty w ogóle myślisz? Chcesz, żeby Grześka wkręciło w tę maszynę, idioto? Tato, robiliśmy cegły. Przestań się wtrącać w moje sprawy. A jak te twoje sprawy wyglądają, co? Nie pyskuj, Jędrek. Ktoś to musi robić w rodzinie. Tato, zerwaliśmy plombę. Powiedz, tato, jak to jest? Ciągle haruje, że właściwie niczego nie mamy. To nie jest tak prosto, Jędrek, jak ci się wydaje. To wyprostuj. Sam tak kiedyś mówiłeś. Dzień dobry. Siadaj. Co? Ja nie miałem licencji? A kto miał najkrótszy czas w lotach na orientację, co? W 67. Dyplom. Tu jest dyplom! W tej szufladzie! Dobrze poszukaj. I tak nie znajdzie. Cholera jasna! Przecież pamiętam! Nie, nie. To był dyplom. Lepiej opowiedz o tym lądowaniu w szklarni. To nie była moja wina. Stary, się zablokowałeś. To był dyplom. Zaraz, zaraz. Nie. W starym kredensie. W piwnicy. Nie wychodź, bo znów cię nie będzie parę miesięcy. Zcisiu, co z twoją pamięcią? 7 lat temu odebrali ci licencję. Tam w górze nie ma miejsca dla frajerów. No chodź. Jędrek, to nieprawda. Jesteś nikim. Nawet Garus z ciebie kiepski. Ja ci powiem, na czym polega to twoje kiblowanie. Ty tam wracasz jak do domu. A wiesz dlaczego? Bo tam nawet myślą za ciebie. A kiedy nie wiesz jak, to regulamin. Zdzisiu, ty stąd zwiewasz. Jak ci pasuje na 3 miesiące, to kradniesz buty. Jak na 5 roku, to dajesz komuś w mordę. Bo ty się boisz żyć tutaj. Tak, Zdzisiu. Jesteś nikim. To nieprawda. Prawda, prawda. Za dużo palisz. Ja nie jestem taki, jak ty mówisz. A podpierdoliłbyś samolot? Podpierdolił. Thank you.
stracimy. Austria. Austria. Zdzisiu, wracaj, słyszysz? Wracaj! Australia! Zdzisiu, znowu coś kombinujesz? Ty, z twoim starym coś nie tak. Wszystko w porządku. Stój! Austria! Australia! Zdzisiu! Co tam masz? Podanie. Podanie o co? O paszport. Tak. A gdzie ty chcesz jechać? Tu jest napisane. A co ty chcesz, Kwiatkowski, robić na zachodzie? To już moja prywatna sprawa. Co ty, Kwiatkowski, myślisz? Że taki chłopak może na bas grać parę słów na kartce? Potem pojedziesz i będziesz żył, gdzie chciał. I że to jest twoja prywatna sprawa. Tak myślę. I przecież nie jestem przestępcą i nie jestem... I nie jestem nikomu nic winien. Więc mogę się poruszać, gdzie chcę i jak chcę, prawda? Niech się pan nie gniewa, to była prywatna sprawa. Do widzenia. Do widzenia. Miliony domiarów. Szkoda, że nie 5. Pójdę do fabryki i zarobię. A ja będę szyła.
Ja wam pomogę. Pomogę wam. Zostaw nas. Co ty robisz? 4 godziny, 17 minut i 49 sekund. Nieźle. Tam jest mysz i pułapka. Pułapka działa za pomocą drzwika, który spadając przyciskuje mysz. Tak jak tam. Dlaczego do Ameryki? Jak to? Do Luizjany. Jak je będziesz chciał, to dostaniesz do wymiarku. Trudno, rozdzielimy się. Zaraz, zaraz. Co z tą Luizjaną? No? Bo tam można grać bluesa na akordeonie. Bzdura. A wiesz, ile przy tym można forsy zarobić? To ty chcesz wjechać z Polski, żeby być murzynem w Ameryce? A co, nie? Cicho. Jędruś, zróbmy to. Ty nie chcesz pomóc ojcu? Kretyn. Zobacz. Zobacz! Uciekniemy tirem. Pokaż to. Zobacz. Prom. Wiem, gdzie tiry parkują po drodze do Świnoujścia. Tam się pakujemy. Dlaczego nie w porcie? Chcesz trafić na celników? Weź moje, są suche. Bierzemy Elkę. Po co? Bo to Elka. A ten? Jest. O kurwa. Może ten? Skręca? F-12, trzyosiowy. Za drugim kołem jest specjalna półka. Thank you.
Za 3 godziny będziemy nad morzem. Jak my się tu zmieścimy? Przecież miałeś wszystko obliczone. Ale na dwóch. Wyrzuć harmonię. Gówno. Właś, to był twój pomysł. Wyrzuć to pudło, a ty właś. Spieprzaj ty poczwaro! Zaczekaj! Bez ciebie nie jadę. Odpieprz się. Grzesiek? Grzesiek? Jędrek jest wspaniale! Grzesiek! Ukradłam motor! Twoje nazwisko i tego drugiego. Po zabiegu. Jak ukradliście ten motocykl? Mówiłem, po zabiegu. Mówiłem już panu po zabiegu. Na co czekasz? Wiejmy.
Niech pani sprawdzi w sali. Gdzie uciekli? Kto? No ta mała z tym. Tamtą stronę. No. To bez sensu. Wracamy. Weź to. Kochani rodzice, przepraszamy was. Wyjechaliśmy nie dlatego, że nam było w domu źle, tylko z innego ważnego powodu. Przez 2 dni nie zawiadamiajcie milicji, bo może nam grozić śmiertelne niebezpieczeństwo. Wrócimy w przyszłym tygodniu. Mamo, uważaj na siebie. Jędrek. Mamo, to nie wina Jędrka. Wszystko postanowiliśmy wspólnie. Grzesiek. Nie patrz tak przez okno, Barbara. Idę na milicję. Zaczekaj, znajdą się. Proszę cię, nie chodź. Pierwszy raz zniknęli. Bronisz ich? Ja im wierzę.
chłopaka o nieustalonych danych odstawcie na izbę dziecka w Świnoujściu albo w Nowogardzie. Mam meldunek. Sprawdźcie ciężarówkę na 40 kilometrze. To i wlecie od paru godzin. Odbiór. Przyjąłem, bez odbioru. Dokumenty, poproszę. Panie również. Paszport, prawo jazdy, kartę pojazdu, ubezpieczenie. Co pan robi w lesie? Panią przetłumaczy. Proszę wyjść z kabiny. Pani wyjdzie. Synowie nigdy nie uciekali. A czy syn kiedykolwiek mówił, że chce wyjechać na zachód? Gdzie? Na zachód? I skąd? A czy synowie przeżywali jakieś frustracje? Ja bardzo pana proszę, szukajcie ich. Po pierwsze, szukać możemy dopiero po miesiącu, taki jest przepis. A do tego czasu na pewno chłopcy się znajdą. A po drugie, zostawili list, nie? A więc nie było faktu zaginięcia. Proszę pana, zostawili list, ale zostawili też pieniądze. To przeczy treści listu. Tu jest wiele niejasności, panie Kwiatkowski. Szukajcie ich. Zgłoszenie przyjąłem, dziękuję. Dziękuję.
psi. Skąd wiesz, że dojedziemy na zachód? Może on jedzie do NRD? Uwaga! Komunikat do wszystkich punktów granicznych. Powtarzam, komunikat do wszystkich punktów granicznych. Możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Kwiatkowski Andrzej, urodzony 30 sierpnia 1974 oraz Kwiatkowski Grzegorz, urodzony 20 listopada 1977. Synowie Tadeusza i Barbary z domu Nowak. Kwiatkowski Andrzej, uczeń pierwszej klasy technikum mechanicznego w Chustkach koło Kielc. Utrzymuje kontakty z Uniwersytetem Jagiellońskim w sprawie obserwacji ptaków. Kwiatkowski Grzegorz, uczeń szóstej klasy szkoły podstawowej w Chustkach koło Kielc. Brak innych danych.
Się będę grał w luzie. Źle obliczyłeś. Dlaczego wyrzuciłeś akordeon? Nawet nie wiem, czy ją złapali. Jędrek, jak myślisz, do jakiego kraju dojedziemy? Sam to wykombinowałeś. Jeszcze chciałeś się gnieść z harmonią. Z akordeonem. Daj mi coś do picia! Ty już nie chcesz grać w Luizjanie? Pić. Pić! Jędrek. Oh.
Jędrek. Co? Połóż mnie po głowie. Będę żygał. Chyba wyjdziemy. Liczę do 10 i wychodzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Licz wolniej. 6, 7. Jeszcze wolniej. 8, 9, 10. Der er toiletter derovre, dreng. Derovre. Proszę pana, w jakim kraju jesteśmy? Jest. Musimy się zgłosić na policję. Najpierw zjedz. Nie po to uciekałem, żeby żreć herbatniki. Twoja sprawa, nie chcesz, nie jedz. Zachorujesz. Zesłabniesz. Dostaniesz gorączki. Będziesz miał piękne zapalenie płuc. I kto pomoże ojcu zarobić forsy? Szybko wyzdrowiałeś.
Wyleło ich ja. Wovor liggen je hier? Van Polen. Louisiana. What do you mean? Where are we? You are in Denmark. Czy to na pewno kapitalizm? You are in Denmark. Jędrek? O nic, Jędrek, ja jestem Grześ. Czego on od ciebie chce? Nie, nie ode mnie. We is good. From now on, you will be regarded as refugees. Hmm? Co on mówi? Cicho bądź. Wszystko w porządku. You are in a refugee camp. Refugee camp. Refugee camp? You'll get a room, food, medical treatment and money. And besides, you'll get a passport to the city. You are not allowed to leave the camp without the passport, you understand? Słuchaj, czy on mówił coś o forsie? Owszem. To go zapytaj ile. Zamknij się. To poważna sprawa. You are children and you will be deported to Poland, sent back to your parents. Jak? Nie rozumiem, ale on chyba mówi, że nas odeślą do Polski. Bzdura. W takich butach? This will be translated into Polish later. Meanwhile, you may learn Danish if you like. Now tell me, Jarek, why did you leave Poland? Niech pan powie, gdzie tu można kupić akordeon. A say, hen? What did he say? Wierzyłeś, że nam się uda? Musimy napisać podanie o azyl. No to co? Ja nie lubię pozować. No dobra. Dlaczego to zrobiliście? Chcieliśmy pomóc ojcu. Takie ryzyko dla pieniędzy to mało. Ja tam naprawdę nie widziałem żadnej szansy dla siebie. A ty? Bo mi się tak chciało. No słuchaj, jak jesteś bohaterem, to do końca, dobra? Dlaczego prysnąłeś z Polski? Ta nie jest Polką. Co? Co zrobicie, jak mi dostaniecie azylu? Odwołamy się do ONZ-u. Dostaniemy. Nie zrobiliśmy nic złego. Kiedy pani wyjechała z Polski? A co to znaczy zrobić coś złego? No, kiedy się komuś odbierze... Wolność, tak? Dlaczego pani wyjechała z Polski? A co jest dla ciebie teraz najważniejsze?
azyl. Ciebie nie pytam. Ja myślę, że macie dużą szansę na azyl, tak mi się wydaje. Jesteście fajnymi szczeniakami. Aha. To jest zaliczka. A za wywiad wyślę pocztą, dobra? Niech pani przyśle naszemu ojcu. No to dlaczego pani prysnęła z Polski? Umawiam się, jeśli każą nam coś podpisywać, nic nie podpisujemy. Gdzie jest to 101? Słuchaj, czy naprawdę chcesz, żeby ich odstawili? A może właśnie chłopcy mają rację? To są moje dzieci i tu jest nasze miejsce. To są nasze dzieci. Przestań! Słuchaj, naprawdę wtedy ich stracimy, kiedy wrócą. Chcesz, żeby ci paczki przysyłali, tak? Gdzie jest to 101 do cholery? Ja już nie mam siły. Czy ty już nigdy nie będziesz umiał powiedzieć nie? Mamy to 101. Good day. Ja min bro, willi do after arbeite. Weekend lewe als, ja chyło jędrek. Ochener grześ, wikom ofrapolen. Szukamy pracy! Dzwoń. Good day. Ja min bro, willi ben achter arbeite. Hier kannst du ben an day. Okay. Hi, hi. Jachło Jędrek, Ochener Grześ, Wikomo Frapolen. Wokomo Fra... Frapolen. Zaczekaj tu na mnie chwilę. Chce pan kupić zegarek? Zegarek. Proszę kupić. Może pani kupi zegarek? Oddaj!
mieszka po dziadku. Chciał się sprzedać. Dawał stokorą, miałbym akordeon. Idiota. Oddawaj! I don't like the clothes. Odszczep się. I don't like the clothes. I like to touch. Odszczep się! Proszę otworzyć. Mówiłam, że niczego nie podpiszemy. Proszę pani, chcemy tylko porozmawiać. A wy dokąd? Na zachód, mamo. Czy świadek może nam powiedzieć, jaki wpływ wywierał Kwiatkowski Tadeusz na swojego syna? No... Czy świadek zna Kwiatkowskiego Tadeusza? Znam. Kwiatkowskiego Tadeusza osobiście. Jest porywczy. Zresztą za to został zwolniony ze szkoły. To kłamstwo. Wyrzucili go, bo chciał uczyć, jak było naprawdę. Proszę o spokój. Kwiatkowski Tadeusz zabrnął w ślepą uliczkę. Ja już od dawna bałem się o Jędrka. Jest arogancki. Przyjaźni się z córką recydywisty. Proszę nie odbiegać od tematu. Przepraszam. Kwiatkowski Tadeusz posiada prywatną cegielnię. Pani sędzio, myślę, że to nie ma nic wspólnego ze sprawą. Dziękuję świadkowi. Wysoki sądzie, wnoszę o pozbawienie, o zawieszenie praw rodzicielskich Tadeusza i Barbary Kwiatkowskich. Wysoki sądzie, przecież wszystko, co było tutaj powiedziane, to są pomówienia. Przecież... Nie udzieliłam panu głosu. Niemożliwe jest sprawowanie władzy rodzicielskiej przez małżonków Tadeusza i Barbarę Kwiatkowskich nad własnymi dziećmi. Oczywiste jest zagrożenie dzieci na skutek zawinionych błędów wychowawczych. Ponieważ rodzice nie zwrócili się o pomoc w odzyskaniu dzieci, zobowiązani jesteśmy ułatwić dalsze sprawowanie opieki nad opuszczonymi dziećmi. Komu? Proszę o spokój, bo będę zmuszona panią usunąć z sali. Nie zabierzecie nam dzieci. Proszę usiąść. Proszę bardzo, sądźcie nas wszystkich, ale bez nas. Dzień dobry, chłopcy. To jest pan konsul. Dzień dobry. Przede wszystkim, czego wam brakuje? Niczego. Jak się czujecie w Danii? Świetnie. Kiedy chcecie wracać do Polski? Nie chcemy. Chciałbym jednak z chłopcami porozmawiać sam na sam. Czy może pani wyjść? Nie mogę. Jestem tu prywatnie. Chyba sobie zdajecie sprawę z waszej sytuacji. Podanie o azyl, które napisaliście, zostanie odrzucone. W waszym interesie leży jak najszybszy powrót do kraju. Ja wam w tym pomogę. Azyl dostaniemy. Tak. Już za dużo szumu w tej sprawie. Szumu ci ich nie. A prawo jest prawem.
Jeżeli sami stąd wyjedziecie, władze nie deportują was. Dlaczego pan to robi, co? Zastanawiam się nad pani obecnością tutaj. I do jakich wniosków pan doszedł? Ja i tak stąd nie wyjdę. Brawo. Ma pani duński paszport, ale dziecko w kraju. Musi pan teraz o tym mówić? Tu pani robi z siebie opiekunkę, a tam zostawia syna? To go wypuśćcie. My? My nie mamy prawa ingerować w decyzję pani byłego męża. Sąd zawiesił prawa rodzicielskie waszym rodzicom. To znaczy, że nie mamy już rodziców? Na razie nie. Jak to? Ja ich zastępuję. Chyba, że rodzice sami zażądają waszego powrotu do kraju. Jędrek, co to znaczy zawiesić prawa rodzicielskie? Nie wiem. A jak nas odeślą? Śpi. Śpi już. Ty masz więcej. Daj. Blanket. Wie viel gerne seine Penge zu Polen? Wie gerne seine Penge zu Polen, ja. Wer ist dein Name? Kwiatkowski. Wer ist dein Name? Kwiatkowski. Wesołych Świąt. No co jest? Co się taki ponury, co? Człowieku, ty nie możesz stać jedną nogą tam, drugą tu, rozumiesz? Bo zwariujesz. Jak wsiadałeś do tira, to nie myślałeś o tym. Ja to wszystko wykombinowałem. A ty bądź cicho. A pani jak prysnęła z Polski? Ja wyszłam za mąż. Z miłości? Pani tęskni? O co ci znowu chodzi, co? Słuchaj, ja pracuję, rozumiesz? Wsiadam w samochód i jadę w świat. Kto to jest? A to są tacy podobni do was. Dlaczego pani nas holuje? Jak to czemu? Bo jesteście wspaniali. Pokazaliście, że nie ma granic. Nikogo nie musicie całować po rękach. Ja? O, dawa god. Halo? Pani Kwiatkowska? Chwileczkę. Mów. Mamo. Jędrek. Jak się czujecie? Wesołych świąt, chłopcy. Mamo?
Dam sobie radę, mamo. Nie jest wam tam zimno? Uważaj na siebie. Ucałuj bliźniaki. A tata? A Grześ? Jest tutaj. Wszystko w porządku. Daj mi tatę. Nie chcę rozmawiać. Co ci jest, mamo? Nic, nic, nic. Mów, synku, mów. Powiedz mu, że go kocham. Bardzo. Niech się nie martwi o cegły. I jeszcze wysłaliśmy wam pieniądze. Mamo, co ci jest? Co ci jest, mamo? Mama? Grzesiek? Mama! A co z Alką? W poprawczaku. W poprawczaku? Mamo, niedługo dostaniemy azyl. Mamo, czy chcecie, żebyśmy tutaj zostali? Nie, nie, nie wiem. Tak, tak. Jędrek? Jędrek, nie wracajcie tu nigdy! Słyszysz? Halo! Halo! Thank you.